Witam serdecznie, z nami Artur Binkowski w roli członka jury oceniającego kandydatów do karty walk MMA VIP 5. Witaj serdecznie. Ja Cię jeszcze przedstawię bardziej, posłuchaj, bo to tak w skrócie, już tam mam swoje notatki, żebyś był super przedstawiony. Ale Ty mnie musisz przedstawić, oziołki wiedzą. Wiem, ale posłuchaj, coś więcej, bo ja poczytałem Twojej biografii, jest niesamowita, jeśli chodzi o sportowca, czyli tak, olimpijczyk, ale jaki? Z 2000 roku, z Sydney, bokser za oceanu walczący w barwach Kanady. Pięściarz. Walczący w barwach Kanady, który swoją przygodę z boksem zaczynał w kanadyjskim klubie Waterloo Regional Boxing Academy. Historię z boksem zacząłem od Bielawy. O, jak jeszcze byłeś w Polsce. Posłuchaj, z tego co sprawdziłem, walczyłeś w tym klubie Waterloo pod okiem legendarnego trenera Arnie Boema, który wychował tak znaną sławę bokserską jak Leno Xaluisa. Dobrze powiedziałeś, nie tylko go wychował jako gladiatora, jako pięściarza, ale go wychował też częściowo jako ojciec. O, to jest niesamowite, bo o tym nie wiedziałem. A posłuchaj, ponoć przygotowując się do tej olimpiady w Sydney w 2000 roku, nawet na obozie przygotowawczym sparowałeś z samym Lennoxem Lewisem. Powiedz, czy to prawda? Zaraz, to jest prawda pomieszana, tak z Zweryfikuj. Na samą olimpiadę byłem na obozie tam na tym obozie przygotowawczym Lennoxa wiadomo nie było, ale zanim tam były dwa czy trzy obozy przygotowawcze, zanim do tę olimpiadę trafiłem, sam Lennox wtedy miał walkę jakąś tam, już był mistrzem świata, ale coś tam co w czołówce świata i też zanim te moje obozy się zaczęły na przygotowawcze na olimpiadę, to też byłem właśnie na Lennoxa, Lewisa, osobistych przygotowaniach na jego walkę. Sparring partnerem? Ale sparing tam z dwa razy chyba z nim sparowałem, tam, ale traktował mnie delikatnie. No to posłuchaj, był dobrym wychowawcą. A powiedz mi teraz tak, teraz wracamy trochę do MMA VIP 5. Kto według Ciebie będzie faworytem w starciu Krzysztofa Ciesielskiego z Andrzejem Żuromskim? Czy możesz powiedzieć w tym momencie według Ciebie jakiś typ? Nie mam. Dobra, to ja wracam dalej. Kolejne pytanie. Podczas poprzedniej konferencji w czerwcu jeden z zawodników, a był nim Krystian Bajor Świstak, zrobił przed Twoimi oczami 10 pompek. I powiedz mi, dlaczego uważasz, że trzeba było je poprawić? Pamiętasz to? Ja jeszcze, że pamiętam, ja wszystko pamiętam. No to powiedz dlaczego, przypomnij. No bo tam były pewne szczegóły, które były pominięte, albo po prostu Orzełek nie miał pojęcia, jak się robi poprawne wojskowe, żołnierskie, olimpijskie pompki, ale tak samo dzisiaj widzieliśmy w sztuce walki, walkę z cieniem, nie? Pokazałem kilka myczków, o co chodzi, były kilka myczków, nie? Tam. A jeżeli jednego dnia, a jest taka propozycja, tylko ja to muszę jeszcze przeanalizować, że ja otwieram przynajmniej raz w tygodniu studio pięściarskie, żeby pokazać, wszystkich zapraszam, jeszcze będziecie doinformowani o tym i zapraszam na zajęcia i wam to wszystko bardziej szczegółowo omówię, o co tu wszystko w tym wszystkim chodzi. No to widzę, że tutaj jest oferta treningu i takiego, można powiedzieć, supervisingu. A powiedz mi jeszcze coś takiego, bo jeszcze a propos tych pompek. Pamiętam, że chodziło o to, że zawodnik powinien robić pompki w jeden określony sposób. Chodziło o sposób ułożenia rąk, z tego co pamiętam. Jak najbardziej tam ten łokcie, tym bardziej łokcie. Przy ciele jakoś. Tak, przy ciele. Dobra, idziemy dalej. Posłuchaj. Już. Tak. Czy uważasz, że dobry zawodnik powinien również umieć zaprezentować się na planie filmowym? Uwaga, nie ukrywam, że nawiązuję do Twojej roli w filmie, Twojej roli przedwojennego boksera Johna Corna Griffina w amerykańskim filmie z 2005 roku Człowiek ringu, czyli Cinderella Man. W reżyserii Rona Howarda. Cinderella Man to nie człowiek ringu, tylko kopciuszek. Dokładnie. Polskie tłumaczenie jest inne. No, ktoś całkowicie przemienił tłumaczenie tego filmu. Film się nazywa Kopciuszek w języku angielskim. No. A pamiętasz dlaczego Kopciuszek? No, bo to jest prawdziwa historia z życia, gdzie Jim Braddock,
który jest grany w tym filmie przez Russella Crowe, no, wychodzi na tego Kopciuszka, że on wchodził do tego ringu głównie ze mną wtedy, a ja byłem Cornym Gryfinem. To był młody facet, młody gladiator z Irlandii, z tego co pamiętam. Wszystko faktyczne na podstawie faktów historii. Nie? W latach 30., 1930, coś takiego. W 30. latach Jim Braddock, czyli Kopciuszek, jeszcze wtedy nie był znany. Nie wiedział, świat jeszcze nie wiedział wtedy, że tam się cud wydarzy. Że on wygra tą walkę z Cornym Gryfinem. I ta walka zdecydowała o tym, że on chwilę później był mistrzem świata, wygrał kolejną walkę o mistrza świata i był w stanie dobrym, bardzo komfortowym życiem pożyć i zapewnić przynajmniej jedzenie i większy komfort życia, ale podstawowe jedzenie dla swoich najbliższych, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci. A przypomnijmy, że reżyserem tego filmu był Ron Howard i ty grałeś właśnie... Bardzo piękny człowiek. I właśnie ty grałeś, tak jak już powiedziałeś przed chwilą, u boku znanego aktora Russella Crowe'a, który grał właśnie, jak powiedziałeś, przedwojennego pięściarza Jima Braddocka. Oczywiście waga ciężka, tak samo John Corn Griffin, tak samo waga ciężka. To byli zawodnicy klasy światowej. Przed wojną oczywiście, prawda? Z tą różnicą, że ten Corn Griffin był młodym kotem, a Jim Braddock wtedy, w latach 30. już był taki, no, podeszłym wiekiem. Czyli Griffin był takim underdogiem, można powiedzieć, wchodzącym jakoś tak bardziej rozpędzającym się, prawda? Nie, underdog, nie. Przepraszam. Po polsku jak powiesz underdog? Zawodnik, którego się nie docenia, a wygrywa, prawda? Tak, to był właśnie Jim Braddock. Jim Braddock, czyli Russell Crowe, on był rzucony do lwa na pożarcie. A on wygrywa tą walkę. Ja powiedziałem odwrotnie. Mój błąd. Nie jest. Dziękuję za poprawienie. Tak. I także tym na pożarcie, na tacy podanym do Corna Gryfina był Jim Braddock, czyli Russell Crowe. I zobaczcie, co się stało, nie? No, niesamowite to było. Niesamowite. Wszystko prawdziwe. W latach 30. to się wydarzyło. Nie wiem, czy pamiętasz, że ten film zyskał aż 3 nominacje do Oscara w kategorii montażu, pierwsza, najlepszą charakteryzację oraz najlepszego aktora drugoplanowego. Nie wiem, czy wiesz. Tak było. Tak, słyszałem. Jedno, co tam brakowało, żeby kolejnego Oscara w tym filmie udzielili temu filmowi za prawdziwość, twórczość, jeżeli chodzi o boks. Bo tam w przeciągu ostatnich kilkunastu, kilkadziesięciu lat mieliśmy różne filmy, które, gdzie boks jest wplątany w skryptę filmu. Sam Rocky, nie? Ani Sylvester Stallone, ani Drago, jako, nie? Ivan Drago, ten Rosjanin. Ta. Oni jako osoby prywatne tego oni nie mieli. Może ten Drago coś tam w kickboxingu, może, tak i delikatnie, ale obydwoje aktorzy. Nie? Ale te pięściarstwo, ta gladiatorka, która miała miejsce w Człowieku Ringu, w Cinderella Man, w Kopciuszku, ale zobaczcie, jaki piękny umysł Ron Howard, piękny człowiek, piękne, duże serce, nad tym to on ściśle tam w reguły boksu wprowadził i oprócz mnie tam było jeszcze wraz ze mną trzech olimpijczyków, którzy brały udział w ten, także my nadaliśmy tempa, jeżeli chodzi o ten boks. Ta. Na filmie. Tam był ten moment, że sam Russell Crowe, on był pewien siebie, że on wchodzi do ringu i kręcimy tylko, i kręcą pierwsze kilka dni, kręcone są jego akcje, jego agresja na mnie. A później po kilku dniach się dzieje tak w tych filmach, że później kamery się przewracają, no i teraz ja atakuję Russella Crowe. I tam było do mnie... Sam Ron Howard mi powiedział, dobra Binio, nie powiedział Binio, tylko Binki, bo po angielsku bardziej Binki, że żegnasz się z Russellem, jutro kto inny będzie za, bo kolejnego dnia ja rzucam ciosy na Russella, czyli jego dubler wchodzi
kamera widzi Rasola od tyłu, a tak naprawdę nie jest Rasol, jego dubler przyjmuje ciosy. No ja wtedy podeszłem do Rasola, mieliśmy krótką bajerę, no i wyszło tak, że Rasol Crow i rzucał na mnie i zbierał ode mnie. I szacunek do niego za to. Jednak uczciwie, a posłuchaj, podczas tego planu filmowego właśnie, tak jak już powiedziałeś przed chwilą, ty właściwie Rasolowi pomagałeś wniknąć w tajniki boksu, bo... Ale ty nie, ja nie byłem tak ważny. Przecież sam Rasol miał, wiesz kogo on miał głównie o... Nie wiem. Tego, Angelo Dundee, legendarnego trenera od pięściarstwa Angelo Dundee. Angelo Dundee był związany z Muhammad Ali na przykład. Nie? Niesamowite. Czy uważasz, że ten aktor ma talent bokserski? Kto, Rasol? Mhm. Pamiętajmy skąd on pochodzi. Nie? Urodzony w Nowej Zelandii, mnóstwo lat w Australii, tam, a tam głównym sportem, tam Nowej Zelandii, Australii jest to rugby. Tam oni wariują na temat rugby bardzo konkretny sport i ten, i pamiętajmy czym jest też Australia dla świata całego. To jest wyspa, gdzie Anglia opróżniła swoje... Wyspa Skazańców, gdzie Anglia wypróżniła swoje więzienie, tych najgorszych, i tam ich osiedlili, nie wiem, żeby te skorpiony i żmije jadowite ich zjedli, a oni to przetrwali i od tego są bardzo, bardzo twardzi. Posłuchaj, to tyle na temat filmu, a według ciebie wymień cechy, jakie według ciebie powinien mieć dobry sportowiec i dobry zawodnik? Według ciebie takie, nie wiem, 4-5 cech według ciebie? Dobrego sportowca, zawodnika. Z twojego doświadczenia. Sportowca, o sportowcu mówimy, tak? Nie freakfightera, tylko ogólnie, sportowca. Nie, sportowca. Pierwsze, dyscyplina. Dyscyplina. A jak dyscyplina, to słowo. Jeżeli sobie damy słowo, sami sobie, że w dniu dzisiejszym, czy to jest teraz, czy to później, nie, ale w dniu dzisiejszym, jeżeli idziemy biegać, to idziemy biegać. Czy pada deszcz, czy śnieg, czy słońce świeci, czy dzień, czy noc, idziemy biegać. Nie? Dotrzymujemy sobie słowa, wtedy jesteśmy godni dotrzymać słowa innym. Jesteśmy w stanie i tam wchodzi dyscyplina. I za każdym razem dajemy słowo. Dotrzymujemy do końca. 100% albo nic, nic albo 100%. Nie ma nic pomiędzy. Czyli ważne jest słowo i dyscyplina. A powiedz mi tak, w sporcie bywają trudne chwile, nie zawsze się wygrywa. Chciałbym tutaj przypomnieć twoją walkę z 2007 roku z amerykańskim bokserem Mike'em Mollą. A nie, to ja tam ani minuty nie trenowałem, nie przygotowałem się do tej walki. Ta walka. Ja nie wchodziłem do ringu, żeby przegrać. Ale też na pewno, jeżeli nie spędzisz nawet minuty, żeby ten przygotować się, czyli iść nawet biegać, no to nie wchodzisz też, żeby wygrać, nie? Ale tam już myśli o odejściu od pięściarstwa, od gladiatorki już miałem, od walki po walce z Dimitrisem Kingiem. Także to było ładnych kilka walk przed Mike'em Mollą, tam już postanowiłem, że odchodzę jednego dnia, jeszcze nie wiedziałem, kiedy będzie. Ta walka, to, że się zgodziłem na tą walkę z Mollą, to był błąd, ale jeszcze wtedy byłem młodym kotem i też na błędach się uczymy w sumie całe życie, nie? Także no. Kontynuując temat jakby tych błędów, ale to każdy je popełnia. Powiedz mi, na jakie trudności powinien być przygotowany pięściarz i w ogóle sportowiec podczas swojej ścieżki zawodowej? I jak ty radzisz sobie z trudnymi sytuacjami w życiu? Jak? Czekaj, chcę to zrozumieć. Jak sportowiec czy człowiek powinien być na trudności? Jakie trudności? Czy powiedzmy życiowe, czy albo inaczej, przegrana walka. Generalnie chodzi o mental, psychikę. Jak w ogóle człowiek powinien, sportowiec, reagować w trudnych sytuacjach i jak ty sobie radzisz z trudnymi sytuacjami, żeby przetrwać? Ja osobiście sobie radzę zajebiście. Wiadomo, dlatego tutaj jeszcze jestem, nie? Dalej żyję. No, ale jak człowiek sobie powinien radzić... Sportowiec, tak. No, ale człowiek też, nie? Jeden sportowiec, jak człowiek sobie powinien radzić, tym bardziej jak Polak, tym bardziej orzeł, jak sobie powinien radzić z trudnymi chwilami życia ogólnie? Bardzo sztywniutko. Pamiętajmy, zawsze wyjdziemy. W najciemniejszym, najbardziej mrocznym tunelu, którykolwiek pojawia się nagle w naszym życiu,
W każdym jednym tunelu. Tam jest odrobina światła. Na początku, nie, jak mamy zawichrowaną psychikę w głowie, dużo rzeczy się dzieje wokół nas, nie dostrzegamy tego światełka. Nie? Także skoncentrujmy się nad znalezieniem tego światełka, tej iskierki, tego wylotu na wolność w tym ciemnym tunelu i idźmy za tym. I to jest droga przez Boga, przez Jezusa też. A Jezus to Bóg. A Jezus mówi, że my to dzieci Boże, a my to orły białe. Au. Super odpowiedź. A powiedz mi jeszcze tak na koniec, bo masz dwóch synów, z tego co pamiętam, wyczytałem Mikołaja, Aleksandra. Jaką byś nie tylko swoim synom, ale młodym ludziom dał taką radę życiową, co warto w życiu robić, czego nie warto robić. Tak właśnie kończąc, jakaś taka rada dla młodych ludzi na przyszłość od ciebie, do osoby doświadczonej. Co robić, co nie robić? Robić to, co serce nam podpowiada. Nie robić żadnych narkotyków. Alkohol, najgorszym narkotykiem na całym świecie, dlatego, że jest najłatwiej dostępny, ale nie robić żadnych narkotyków.